głęboko wierzę w to, że dzieci w ogóle chyba nawet lepiej rozumieją potrzeby od nas dorosłych. One nie są, nie mają w głowie jakichś tam historii z tego naszego dorosłego życia i są gotowe do nawet wielkiego poświęcenia. Mówią, że chcą to robić, że w ogóle zrozumiały dużo dzięki tym animacjom, że w ogóle dzieci chyba nawet dobrze identyfikują się z tym i opowiadają o tym, że myśmy zrobili to w domu, że z rodzicami, że ktoś tam mi przyszedł, powiedział, a my mamy domek dla pszczół, a my mamy budkę dla ptaków, a my dokarmiamy ptaki. Więc to jest ważne, żeby te dzieci wiedziały, że to są, wiadomo, to nie jest pełna ochrona przyrody, to, o której marzymy, tak, żebyśmy mieli całe ekosystemy zachowane, co jest bardzo ważne dla ludzkości, ale te małe kroki te dzieci robią fantastycznie. Myślę, że te dzieci pójdą dalej z dobrymi rzeczami w głowie. To przede wszystkim jest taki program, który jest skierowany do dzieci, tak? Dla nas nauczycieli jest ogromną podporą, taką merytoryczną. Świat multimedialny, wiadomo, że to teraz dzieci bardzo wciąga, ale jest to zrobione w taki sposób, że te dzieci naprawdę podróżują. Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ udało mi się do tego również włączyć rodziców. Działania, jakie robiliśmy, zostały przeniesione również na tą stronę zacisza domowego, gdzie dzieci na przykład powiesiły w swoich ogródkach karmniki, które były zaproponowane w jednym ze scenariuszy. Opowiadają mi, jak one dokarmiają tam ptaszki. Bardzo mnie to też cieszy, ponieważ nie tylko na lekcji, ale na takich swobodnych, jak na przykład jest czas na śniadanko, one po prostu podchodzą do półki, do naszej biblioteki klasowej, sięgają książki i są to książki o tematyce przyrodniczej. Bardzo się cieszę, że i mam nadzieję, że nauka nie pójdzie w las. Zaskoczyło mnie, na przykład dzisiaj było pytanie o trujące grzyby, tak? I o to, że należy je chronić. I wydaje mi się, że coś się wydarza w tych głowach tych dzieci, że one zaczynają widzieć trochę więcej niż, że zbieramy śmieci i jest tak fajnie. Myślę, że takich programów, które tak wychodzą bezpośrednio do ludzi, no tak naprawdę nie ma wiele, ponieważ mamy dużo informacji, że powinniśmy dbać o tę przyrodę, jak ją poznawać, ale tutaj naprawdę no, jest fachowo wszystko opisane i są bardzo fajne pomysły, które można wykorzystać. No i poleciłabym naprawdę każdemu spróbować, każdemu i w swoim fachu, ale również każdemu rodzicowi, bo jest to program, gdzie dziecko się nauczy bardzo wiele i później będzie po prostu jego życie układało się ekologicznie. Ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś, że jeżeli ktokolwiek ma uratować ten świat, to będą to dzieci. Planeta Energii to jest taki projekt, który w bardzo ambitny sposób podchodzi do tych swoich planów, do ich realizacji. Z ręką na sercu wybiera najlepsze szkoły. To jest piękne, że nie są tam wybierane te oczywiste, te wielkie, z wielkich miast, tylko na przykład została wybrana szkółka w takiej maleńkiej wioseczce gdzieś na południu Polski. My tam pojechaliśmy i spotkaliśmy po prostu jakąś inną planetę, inny świat, innych ludzi. I w tym projekcie wszyscy mają szansę. I jedynym wyznacznikiem, mam takie poczucie, jest jakość. To znaczy, jeżeli naprawdę ktoś się postara i naprawdę zaproponuje coś bardzo wartościowego, wypracowanego i od serca, no to z tych 300 szkół będzie w pierwszej trójce.